Soul Soul i Odrobina Pieprzu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, 11 naszej serii Let's Playowej. I witam Was przed domem, oczywiście Państwa Ćwir. I teraz widzimy naszą piękną Bellę, która poszła do pracy. No i okej, proszę bardzo, tramwajem pojechała do pracy. Dzisiaj, jeżeli chodzi o Mortimera, to Mortimer będzie sobie pisał książki. My mu nie będziemy w tym absolutnie przeszkadzać, ponieważ on nie idzie do pracy. Natomiast no, ma tutaj pisać te książki, dopiero ukończył 25%, więc nie będziemy tam w żaden sposób wpływać na niego. Natomiast jeżeli chodzi o nasze dzieci, no to one właśnie skończyły odrabiać lekcje. No bo przecież nie dało się tego zrobić wieczorem, tylko musiały teraz. No i okej, już za chwileczkę będą spadać do szkoły. I niestety, no wrzesień u nas też, więc cóż. Nasza Basia w międzyczasie zrobiła sobie obchód całego mieszkania. Jedno, na co zwróciła uwagę, to jest oświetlenie, które jest tu beznadziejne. I chociaż Bella bardzo ją prosiła, że jeżeli widzi jakieś tam niedociągnięcia, to proszę bardzo, może sobie tam coś pozmieniać w tym domu. Mamy duży budżet, bo państwo Ćwirowie są dosyć bogaci, mają 41 tysięcy do dyspozycji, a zatem spokojnie możemy trochę poszaleć. No ale Basia, jak to Basia, jak nie trzeba, to nie wydaje, wiadomo. Pomyślała sobie, że na pewno urządzimy ten kącik tutaj kuchenny, w ogóle troszeczkę pozmieniamy kuchnię, odrobinkę, tam za bardzo szaleć nie będziemy, ale jednak tutaj się ten kącik nieco zmieni. No i jeżeli chodzi o piętro, to akurat to piętro zmienimy tyle tylko, że przybędzie tutaj, zmienimy nieco wannę i przybędzie też tutaj prysznic. Natomiast na górze zmieni się bardzo wiele, bo będziemy troszeczkę rozbudowywać pokój Aleksandra i postaramy się tutaj również dać jakiś sprzęt, dzięki któremu Aleksander będzie miał rozwijaną logikę. No i taki mamy zamysł, taki jest pomysł na dzisiaj, więc zaraz się będziemy za to zabierać. Wiem, że zaraz będzie też szła do pracy nasza Asia, więc postaram się przełączyć na Joasię, jeżeli mi się to oczywiście uda. Pracuj ciężko, ucz się pilnie i ucz się pilnie, tak. I a my wrócimy za chwileczkę do naszej Basieńki, jak tylko już cokolwiek zrobi. No jesteśmy przed domkiem naszej Joasi. No i tak sobie myślałam, bo ona ma dokonać przełomy jeszcze naukowe, czy tu raczej się nie da, a gdybyś na przykład odchwaszczała, to może by się coś dało w tym względzie zrobić, tak żebyś tutaj dobiła sobie te 8 przełomów. Mogłabyś jeden tylko dzisiaj, najwyżej w kolejnym naszym połączeniu będzie drugi, bo tak czy siak myślę, że ona no raczej na awans dzisiaj nie będzie miała szans, no bo dopiero co awans zdobyła, nie? A jestem zachłanna baba normalnie. Ojej! Tak się ucieszyłam, że mamy, że udało nam się ten przełom naukowy zdobyć, ale zobaczcie, nadchodzi czas, gdy trzeba dokonać wyboru. Czy chce się być dobrotliwym naukowcem, czy uczonym złoczyńcą? Wyboru między dobrem a złem, czy coś w tym stylu. Czy będziesz pomagać kolegom naukowcom, a może będziesz przy każdej okazji rzucać im kłody pod nogi? No, ja nie potrafię mieć złych simów. Ci, co mnie już trochę znali, to wiedzą, że ja z tym mam problem. Ponieważ, no, bardzo często się okazuje, że nawet najgorszy złoczyńca w moich dłoniach zaczyna być no aniołem, po prostu chodzącym aniołem. No więc nic na to nie poradzę.
No i słuchajcie, przygotuj skażone specyfiki. Nie jest to takie proste, dlatego że jest tutaj napisane, aby móc stworzyć skażone specyfiki, musisz najpierw 3 razy przetestować normalny specyfik na własnym simie albo na innych. Testuj specyfik jest interakcją przyjazną, ale najpierw chyba musiałbyśmy mieć jakiś, tak mi się wydaje, specyfik, żeby móc to testować, prawda? Bo chyba żeśmy jeden z tych specyfików. Podali naszemu koledze, nie? Wampirowi. Dobrze, więc co? No, będę musiała najpierw jakiś specyfik stworzyć, a potem dopiero będziemy mogli testować. No i słuchajcie, jaki numer. Zrobiłam jeden specyfik, takie jedzenie syntetyczne, które chciałam zapodać naszej koleżance, ale pomyślałam sobie, że stworzę jeszcze jeden, no bo potrzebne mi są 2 jeszcze, nie? No to okazało się, że przez przypadek zdaje się, że podczas syntezy coś poszło nie tak. Ten specyfik wygląda na trochę skażony. Jasia powinna przetestować go na kimś innym. Także my go sobie, nie wiem, czy my możemy go w ogóle do wyposażenia włożyć. O, już jest, okej. No ale wychodzi na to, że nam się udało go stworzyć, no więc nie będziemy już więcej skażonych stwarzać. Możemy sobie tu jeszcze ponarzekać, napisać pracę badawczą i podlać roślinę. Myślę, że tak zrobimy, że najpierw napiszemy tą pracę badawczą. Wszystkie komputery oczywiście są zajęte, prawda? No oczywiście. No to może tak, ponarzekaj na pracę trochę tej simce, a potem poprosimy ją, żeby nam tutaj zrobiła wolne miejsce, bo my też chcemy skorzystać z komputera. A w domku komputera nie mamy. Jest, udało się do końca dociągnąć ten paseczek, więc nie musieliśmy tam nic robić, tym bardziej, że żadna oczywiście roślina nie była do podlania, no bo tam ten jeden z naszych kolegów musiał się wychylić, nie? I wszystkie rośliny nam popodlewał, więc ja może jeszcze mamy chwilę czasu, więc wyślę tutaj naszą Joasię, niech sobie trochę pokopi, niech poszuka. Będziemy potem otwierać te wszystkie rzeczy z wyposażeniem, bo zobaczcie, ile my już tego tu mamy. No ale to już zrobimy na wizji w kolejnym chyba naszym odcinku, bo po pracy naszej Asi będziemy szybciusieńko biec do naszej basienki oczywiście. A Joasia biegnie, 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 ale chyba już nie dobiegnie. No i nie dobiegła. Zarobiliśmy 562 simelony. Wracamy do wierzbowej zataczki, ale będziemy się już łączyć z domu Basi, czyli z domu ćwirów, a nie Basi Maja. No i jesteśmy już przed domem ćwirów i jestem wkurzona, bo kazałam dzieciom, żeby się pilnie uczyły, prawda? Zobaczcie, nawet nie drgnął ten paseczek. Przez ten postęp gry bez naszej interwencji jest żaden. No bez sensu zupełnie. No więc jednak będę musiała niestety, ale Joasię zostawić samą, więc jej kariera też stanie w miejscu. No bo widzicie, no muszę pilnować dzieci, bo inaczej w życiu nie będą miały 6. To jest jakaś porażka. No, ty miałeś... Aha, czekaj, Asia, tak. Basia, ty podejdziesz sobie tutaj, a ty, Mortimer, siadaj i pisz, bo też nic nie robiłeś, ponieważ ja się wymeldowałam z waszego domu i na 75% się skończyło. No. Bella wróciła z pracy i zaczęła tam sobie coś kuchcić. Potem zjemy wszyscy wspólny posiłek. A tymczasem nasza Basia zastanawia się, co zrobić, panie ludzie, z tą szafką poobijaną, podrapaną i w ogóle jakoś kompletnie niepasującą do wystroju pokoju dla chłopca. Więc tak, już się tym zajmuję, już za chwileczkę będziemy się łączyć ponownie. Mam nadzieję już z nieco lepszą odsłoną tego pokoiku. Już po wszystkim. Zmachana,
ale jakże szczęśliwa i zadowolona z tego, co udało jej się stworzyć z górą tego domostwa. Nasza Basia sobie siedzi i odpoczywa. No i tak, tu mamy takie pomieszczenie, które zostało wyodrębnione z pokoju naszego Aleksandra, które w sumie niewiele się różni od stylu mieszkania pozostałego, więc postanowiłam, że tak to właśnie będzie wyglądać, że ta część, która jest dostępna dla wszystkich, czyli dla domowników i nie tylko, będzie właśnie utrzymana w takim stylu. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, no to już niekoniecznie. Ponieważ ta część najwyższa, podniosę jeszcze, nam powiększyła się tutaj o to pomieszczenie i, o proszę bardzo, takie ustrojstwo. To pomieszczenie to oczywiście łazienka. No i tak jak widzicie, tutaj się wchodzi schodami do pokoju, takiego przedpokoju, holu, a potem dopiero wchodzi się do pokoju Aleksandra, który wygląda w ten oto sposób. Ja może sobie tak zrobię. O. Tak. No i tak jak widzicie, tutaj mamy... Co tuż mi się dzieje, że ja tak cały czas tą kamerą wywalam mnie? Nie wiem, o co chodzi. Myszkę mam starą. No widzicie? Wywala mnie jak nic. Jeszcze raz pójdziemy do góry i tym razem ściany postawimy, położymy. No i wywala mnie cały czas. Nie wiem, co się dzieje. Może jakiś błąd mam tam? No nieważne. W każdym bądź razie za ścianką jest łóżko już takie większe, ponieważ będę chciała, żeby, a tu będę musiała jeszcze tą lampę, żeby te takie potwory się tam mu nie wyświetlały, żeby sobie Aleksander mógł spokojnie spać teraz i jak przejdzie do kolejnej grupy wiekowej, no bo w końcu za chwilę będzie już z niego duży chłopak, więc bez sensu, żeby na takim malutkim łóżku sobie był. No popatrzcie, co się dzieje z tą kamerą. Tutaj mamy biureczko z fotelem takim gamingowym. Tutaj jest teatrzyk, nie wiem, czy będzie z niego korzystać, czy nie. Tutaj mamy warsztat, bo on będzie właśnie mózgowcem, więc dobrze by było, żeby trochę nad tym popracował. No i ta arena dla pustostworków, ale na razie nie ma z kim się bawić, nie? Bo chyba, żeby w to grać, no to chyba by musiał mieć kogoś w swoim wieku. Więc nic, będziemy może... polować na to, aby ktoś przyszedł do niego i żeby miał się z kim bawić. No tak mi go trochę szkoda, bo chyba tu w okolicznych domach nie ma żadnych dzieci. No, smutek i żal. No i obok mamy łazienkę, która jest podzielona też na taką część tutaj z toaletą. Tutaj jest prysznic i jaka fajna, super łabędzia wanna. Super, podoba mi się. No, także tak to teraz wygląda i góra jest duża, przestrona. Ja myślę, że będzie zadowolony. Tutaj nic nie zmieniałam, za wyjątkiem punktów świetlnych, które się u nas pojawiły, bo naprawdę było bardzo, bardzo ciemno. No i tak samo tutaj rozjaśniłam to pomieszczenie. Tak samo jak tutaj zmieniłam te krzesła, tu dałam jakąś taką konsolę, żeby też kwiaty były i ta lampka, dzięki której dzieci są skupione. I co tu jeszcze wstawiłam? Aha, no i stoliczek, na którym już czeka na nas kolacja. Dlatego fajnie by było, jakbyście się dzieci poprzebierały trochę już z tych rzeczy takich sportowych. I tak zaraz pójdziecie spać, no ale wiecie. No i tak samo ty, moja droga, jakbyś z tych dresików wyskoczyła, to byłoby fajnie i mogłabyś sobie ubrać sukieneczkę, zejdziemy na dół i tam będziemy sobie jeść kolację wspólną, przy wspólnym stole. No i już cała rodzina ćwir sobie bierze jedzonko, zjemy. Kassandra, chyba miałaś coś zrobić, kochana.
Tak, w jutrzejszym dniu myślę, że zajmiemy się jeszcze jedną rzeczą, oprócz tego, że przypilujemy tym razem dzieci, żeby przyniosły przynajmniej te piątki. Zajmiemy się też troszeczkę Kasandrą. Zobaczymy, może nie tyle jeszcze będziemy ingerować w jej wygląd zewnętrzny, ale ogólnie czym ona się tam zajmuje. Może ewentualnie zobaczymy, czy nie dałoby się troszeczkę jej fryzurę może zmienić, a potem będziemy pracować nad resztą. Nie wszystko naraz, wszystko powolutku. Myślę też, że fajnie by było porozmawiać z Bellą, jeżeli chodzi o dom ten, w którym oni mieszkają, bo przyglądając się właśnie, już wcześniej o tym mówiłam, okolicznym domom, no to wiecie, ten dom jest naprawdę strasznie ciemny i jakby tak nie do końca tu pasuje. Natomiast fajnie by było, ja myślę, go nieco rozjaśnić, użyć po prostu na elewację nieco jaśniejszych cegłówek, no nie wiem, co tutaj dać. No jeszcze się nie zastanawiałam, czy to by było drewno, zobaczymy. No i tutaj te kolumny można by było zrobić jasne, białe, więc to by też od razu rozświetliło nam całą tą okolicę, bo ten dom naprawdę taki ciemny jest. No i tyle, jeżeli chodzi o najbliższe plany. Ja się jeszcze będę łączyła z Wami w kolejnym simowym dniu. Witajcie w kolejnym simowym dniu. Dzieci zaraz pójdą do szkoły. Bella już poszła do pracy. Trochę niedospana, bo trochę przeciągnęłam im tą całą dniówkę. Nasza Basia śpi na łóżku rozkładanym takim polowym, takim fotelu, nie polowym, tylko fotelu rozkładanym. I zaraz będzie wstawać i będzie się zabierała do roboty. Bo zaczniemy dzisiejszy dzień od remontu tej łazienki i trochę bez sensu, powiem Wam, jest to, że trzeba przejść przez łazienkę, żeby wyjść na zewnątrz, na taras, no trochę bez sensu, więc te drzwi na pewno umieścimy w innym miejscu, tutaj drzwi nie będzie na zewnątrz, ta łazienka będzie taka funkcjonalna, coś podobnego do tego, jak ma na górze Aleksander, który w tej chwili przeprowadza doświadczenia. Tylko błagam Cię, naszego pokoju nowiutkiego, wspaniałego, nie pójść z dymem. No, Kasandra, Ty co robisz? Ty już jesteś gotowa, Ty już do szkoły idziesz, tak? No, Ty też. Hej, hej, szybciutko. No, więc tak, za chwileczkę zajmiemy się łazienką. Kolejna rzecz, jaką się zajmiemy, to będzie ten kącik i troszeczkę kuchnia. No i na samym końcu to będzie już z zewnątrz budynek, elewacja budynku. Zobaczymy, co nam się tutaj uda zrobić. Czy Ty też masz dzisiaj pracę? Tak, za 30 minut. Ok, więc będziemy sami w domu i fajnie. Będzie nam prosto. No i okej, Basia sobie czyta książkę, już złożyła sobie fotel rozkładany. Uczy się teraz fotografii. A ja pokażę Wam, jakie uczyniliśmy zmiany w tym domu ćwirów. Przede wszystkim na pierwszy ogień poszła ta łazienka. No bo ona była taka wielka i w zasadzie oprócz tego, że była wielka, to była do niczego. Wejście na balkon jest teraz tutaj i to jest malutkie wejście, bo ja nie wiem, czy w ogóle ktoś z tego będzie kiedykolwiek korzystał, ale okej, niech będzie, skoro już było wcześniej. No i tu mamy WC, tu mamy piękną wannę, którą zostawiłam, taka jaka była. Tutaj mamy świeczuszki, żeby było romantycznie, kabina prysznicowa i oczywiście umywalka. No i tak to wygląda. Myślę, że wygląda to teraz dużo lepiej niż wyglądało. Tej łazienki nie zostawiałam, bo to jest ich wewnętrzna łazienka przy sypialni. Niech mają, jak tak im się podoba. I wstawiłam tu jeszcze stół do kuchni, taki duży, dla całej rodziny. Możemy usiąść. Ulubione kwiaty Belli, słoneczniki w wazonie. No i myślę, że teraz będzie dużo ładniej i lepiej im się tej kuchni
siedziało, bo przede wszystkim usunęłam szafki, których to było zdecydowanie za dużo i było to niepotrzebne w zupełności, więc teraz jest taka przestrzeń i jest zmywarka. I jeszcze chyba jednej rzeczy tutaj nam brakuje, a mianowicie porządnego kosza na śmieci, nie? Bo kto to widział, żeby w domu nie było kosza na śmieci i to takiego naprawdę porządnego. Więc tu sobie wstawimy kosz na śmieci i proszę bardzo, już jest. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny naszego domu, no, tak teraz wygląda budyneczek Ćwirów. Jest dużo jaśniejszy. Zachowałam styl, jaki był, ale no, nie mogłam patrzeć już na te ciemności. Tym bardziej, że tu wokół wszędzie są jasne budynki. Na razie zostawimy tak. Zawsze możemy jeszcze coś ewentualnie tam zmienić, prawda? Więc czekamy teraz już na Kasandrę, bo to nią się jeszcze teraz zajmiemy. Mam nadzieję, że jakaś poprawa ocen będzie. Może niekoniecznie od razu w piątki czy w szóstki, ale że przynajmniej drgnie ten słupek, bo przecież to jest jakaś maniana. Maniana! Kasandra, kochana, weź przyjrzyj się sobie w lustrze. Odśwież się troszeczkę. Jak ty w ogóle masz wyglądać dobrze, jak ty masz lustra poprzestawiane różnymi rzeczami? I ty się tam widzisz, naprawdę? Po pierwsze, ci nie jest potrzebne w twoim pokoju, bo jesteś młoda, ładna i popiernika ci jakieś po piersie. Lampę też na razie ściągniemy, bo przecież wzrok u ciebie jak najbardziej w porządku. Też bez sensu, no nie? I teraz się widzisz i powiedz mi, jesteś z siebie zadowolona, czy coś byśmy niecoś tam zmieniły, co? A teraz spójrzcie, magię zmiany fryzury i okularów, i uczesania, i makijażu, i zobaczcie. To jest wciąż ta sama Kasandra. Jaka ładna dziewczyna, a to? Coś nie bardzo, nie? No to dalej, zaczynamy. Koniec. Tak. Tak jest na cały dzień. Oficjalny. Sportowy. Do snu. Na imprezkę. Do pływania. Na upały. I na chłody. Okej, i to wszystko, co chciałam przeprowadzić w rodzinie Ćwir, więc spakujemy się z Basią, wracamy do domu. A co się dzieje, kiedy wyłączacie sobie kamerę i idziecie do innego domku? Co się dzieje z naszymi simami? Nasi simowie nie idą do pracy. I tak, jest godzina 16:28, a nasza Asia właśnie poszła do pracy, podczas gdy miała pójść na godzinę 10. No słabe to, nie? I poczekamy, aż ona wróci. Natomiast jeżeli chodzi o Basię, no to ona rysuje ptaszka. On jest taki podobny, jak ja rysuję. Och, jakie my jesteśmy podobne do siebie. Bo to chyba ptaszek. Tak mi się wydaje. A może co innego. Ale nie, to ptica jest przecież, nie? No dobra. Połączyłam się tak w sumie, bo myślałam, że już będzie trochę później i że nasza Asia już będzie i będziemy sprzedawać rzeczy z jej wyposażenia, ale w takim układzie zrobimy to w kolejnym naszym odcinku. Fajnie, że w ogóle złapałam ten moment, że ona nie poszła do roboty, bo była bumelka, no. I tak, jeżeli chodzi o tą dzielnicę, to ona niedługo już będzie przechodziła różne metamorfozy, ale żeby to zrobić, to niestety, ale muszę odwiedzić tych, co wywalili mnie z domu. Jestem strasznie pamiętliwa, nie? No, więc poukładamy sobie życie nasze zawodowe, naszej Asi, to zajmiemy się właśnie tamtym domem, bo koniecznie chciałabym go przerobić i przynajmniej odrobinkę tak go, no nie wiem, żeby był podobny do naszego domu. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię, mam nadzieję, że mi się jakoś tam uda, mam też nadzieję, że chociaż ten odcinek bardzo chaotyczny jednak jakoś przeszliście do końca. Taką mam nadzieję, kochani. Żegnam się z wami. Jak zawsze życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się cieplutko, kochani. Sól, sól, odrobina pieprzu i pa, pa.
Thank you.